pierwszy Galeria Sanowa organizuje targi ślubne. Zgromadziła tutaj 63 wystawców. Restauracje, cukiernie, salony bielizny, salony sukni ślubnych, dekoratornie, wizażystki, fryzjerki, salony fotograficzne. Wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zorganizować ten jeden wyjątkowy dzień w swoim życiu. Okiem naszej kamery będziemy się starali Państwu pokazać to, co oferują wystawcy. Trendy. Czy taka aranżacja jest najczęściej stosowana, czy Państwo młodzi mają różne wymagania? Państwo młodzi mają różne wymagania, a w tym roku bardzo właśnie fiolet się podoba wszystkim do tego. W zeszłym roku najwięcej miałam dekoracji w kolorze pomarańczowym, zielonym albo mieszane do tego. W tamtym roku taka była oferta do tego, a w tym roku jest właśnie duże zainteresowanie na fiolety. Obejrzyjcie, pooglądajcie, macie okazję zobaczyć, co obowiązuje w modzie, co jest najpiękniejsze, co się komu podoba. Wydaje nam się, że na jednym ze stoików została podpisana właśnie umowa. Sprawdzimy, czy takie targi rzeczywiście są potrzebne i czy się sprawdzają. Jak wygląda tutaj, jak chciałam stoi. Zapytać, czy takie targi się sprawdzają, czy może już została podpisana jakaś umowa? Tak, muszę powiedzieć, że tak, bo akurat jesteśmy na tych targach w Galerii Sanowa pierwszy raz, ale rzeczywiście sprawdza się, bardzo się sprawdza i na dzień dzisiejszy mamy już kilka umów podpisanych. Jak tylko zobaczyłam, bo byłam tydzień temu jeszcze na gali takiej i był w kolorze w takim, jak planujemy właśnie urządzić i od razu wiedziałam, że to będzie to. Tak więc dzisiaj tylko podeszłam i powiedziałam, że rezerwuję Państwa. Czy takie targi są potrzebne? Czy jest duże zainteresowanie zwiedzających? Moim zdaniem tak, bo Krasiczyn położony jest 10 km od Przemyśla, perła polskiego renesansu. Nie tylko można to miejsce zwiedzić, ale właśnie w Krasiczynie zorganizować przyjęcie weselne. Czy dla osób, które w dniu dzisiejszym złożą zamówienie i podpiszą z Państwem umowę, czy przygotowaliście jakieś specjalne oferty? Jak najbardziej. Osobom, które podejmą decyzję i
zdecydują się zorganizować właśnie w Krasiczyńskim Zamku przyjęcie weselne, mamy specjalną ofertę cenową, kupony rabatowe. Jest to wyjątkowa okazja do tego, żeby właśnie podpisać umowę i u nas zorganizować przyjęcie weselne. Na jedno już kamerdyner mnie skusił. Teraz nie próbowałam jeszcze migdałowego. Dziękuję bardzo. A co proponuje zamkowa kuchnia na ten wyjątkowy dzień? No, wesele to jest, wiadomo, wyjątkowym dniem. Kuchnia proponuje, głównie dania muszą być też i również wykwintne, bo oparte o kuchnię staropolską, mogą być afrodyzjaki, mogą być też ryby, owoce morza. Na pewno nie może zabraknąć tej takiej polskości, typu wieprzowina, dziczyzna. Przegląd dań może być też również upodobaniem państwa młodych, bo państwo młodzi też mogą mieć jakieś różne walory smakowe, mogą też mieć inną wyobraźnię kulinarną i mogą coś doradzić kucharzowi. Jednak kucharz stara się utrzymać ten jakiś fason, jeśli chodzi o menu, żeby wszystkim gościom jednak smakowało na weselu. Państwo mogą jeszcze dorzucić jakieś takie wstawki, które by może urozmaiciły menu weselne. Mogą to być jakieś bufety owocowe, owoce mogą być jakieś egzotyczne z drugiego końca świata. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. Można wzbogacić te bogate stoły dworsko-szlacheckie. Można porobić różne wędlinki. Robimy też w zamku, też pieczemy różne wyroby kulinarne. Mogą być to różne rodzaje pieczywa. No, dzisiaj na weselu są tak zwane modne bufety chłopskie, które naprawdę są obficie założone różnego rodzaju wyrobami, garmażerką swojską. I ludzie przeważnie tam jedzą. Z tego, co widzę na weselach, to bufety są oblegane i często trzeba je uzupełniać i dokładać. Młodzi zakochani, którzy jeszcze nie zdecydowali, gdzie zorganizują swoje wesele, mogą wypróbować, jak odbywają się takie imprezy w Krasiczynie na kolacji walentynkowej. Jaką macie ofertę dla tych, którzy przybędą do Was na walentynki? No, moi drodzy, na pewno ta romantyczna kolacja walentynkowa w pięknych salach Zamku Krasiczyńskiego. Zapraszamy serdecznie, bo to jest zaproszenie w sumie na czasie, bo do walentynek już niedługo nam zostało. Jeżeli ktoś jeszcze jest niezdecydowany, to mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, a więc na tą romantyczną kolację walentynkową, no, do zamku w Krasiczynie jak najbardziej i serdecznie zapraszamy w roku 2015. Nie wszyscy lubią ostre alkohole, dlatego ja polecam właśnie drinki, w szczególności dla kobiet. No, lubią sobie panie pospacerować z tym, zaprezentować ładnie, także to jest bardzo atrakcyjne w dzisiejszych czasach na weselach, głównie na weselach. Są też inne zakładowe imprezy, które też polecamy, ale no mówię, główną atrakcją to są wesela. Czy ma Pani jakiś hit sezonu, coś, co zapowiada przyszłe kolekcje, coś najnowszego? Co prawda mamy na razie rok 2015, ale targi my wystawiamy, jesteśmy producentem, polskim producentem, który wystawia się w międzynarodowych targach. I to już jest początek zapowiedzi kolekcji na 2016 rok. Czyli szalona z lekkiej, zwiewnej sukienki do olbrzymiej, wielkiej, szalonej, zwariowanej, mnóstwo tiulu, energii. Widać, co widać w tej sukience, prawda? I błyskotki. To jest księżniczka
ta dziewczyna pamięta w swojej wyobraźni, jak bajki czytała mama, to taką wielką księżniczką była, prawda? I to jest początek tej kolekcji, którą zaczynamy na 2016. Pan młody jest teraz równie ważny jak pani młoda. Bardzo dużo garniturów jest też pod zamówienie, czyli pan młody jest tak traktowany jak pani młoda. Dzisiejsze trendy to surduty, których się nie zapina, bardzo eleganckie, szykowne, zupełnie inne niż tradycyjne garnitury, smokingi, które są szalenie modne. Co jeszcze? No i typowy, klasyczny garnitur, który zawsze jest modny, więc różnorodność jest bardzo duża. Poprzez awangardę do zwykłych klasycznych garniturów. Wszystko zależy od typu i upodobań pana młodego. Na finał naszej kolekcji idzie nasza tegoroczna sukienka na 2015 Mistral. Mistral to znaczy wiatr. Wiatr to jest coś lekkiego, coś zwiewnego, coś jak woda, coś, prawda, co płynie, co jak morze. Ona jest w kolorze naszego polskiego morza. Jest, połyskuje, a jednocześnie tak jak morze nasze o zachodzie słońca, prawda, to tak ona. To jest najpiękniejsza dla mnie suknia. Czy pary młode często zgłaszają się do Was, żeby się nauczyć tego pierwszego tańca, żeby wypadł wyjątkowo? Bardzo często. Pary odwiedzają nas coraz częściej. Zbliża się wiosna, rozpoczynają się etapy na wesela, na śluby, na pierwsze tańce, w związku z czym pracy jest bardzo dużo. Każda para przychodzi z jakąś prośbą, chce przedstawić coś specjalnego swoim gościom, chce wspomóc się naszą opinią. Podpowiadamy, szukamy muzyki, również korzystamy z ich pomysłów, z tego, co oni chcą przedstawić, jaką muzykę wybrali, zdajemy się także na ich zdanie i budujemy wspólnie tą piękną, cudowną, pierwszą choreografię na ten pierwszy taniec. Jakie tańce najczęściej są wybierane przez pary młodych? Najczęściej tańce standardowe, takim jak walc angielski czy walc wiedeński. Oczywiście teraz jest, jak wiemy, cały czas jest, każdy chce jakiegoś czegoś nowego w swoim tańcu, żeby był ten pierwszy taniec wyjątkowy. To teraz nie tylko walc angielski, tylko na przykład część walca angielskiego. Jest część walca, tańca standardowego, czyli takiego eleganckiego. Później w trakcie choreografii zmieniają na przykład w rytmy kubańskie albo w rytmy jakieś tańca z tańcem, połączone z tańcem nowoczesnym albo z hip-hopem. To jest w zależności od danej pary, która jakie jest zainteresowanie. Teraz wiadomo, każdy sobie, tak jak mówię, każdy chce, żeby ten pierwszy taniec był wyjątkowy i każdy go stara jak najbardziej rozmaicić, żeby był wyjątkowy. Często macie osoby, które się zgłaszają do Was? Bardzo często. Wiecznie jest tak, że ludzie dzwonią na ostatnią chwilę i proszą jeszcze o pomoc. Tych miejsc jest mało, nas jest tylko dwoje, szkoła jest duża, ale jednak siła dwojga nie da rady obsłużyć wszystkich chętnych. Świadczy to właśnie o tym, że tych chętnych z roku na rok przebywa każdy, chce czymś zaskoczyć, czymś pozytywnym, pokazać nową, inną stronę siebie. Czy to jest prosta praca, jeżeli przychodzą ludzie, którzy nie mają zdolności do tańca, a chcą pięknie wypaść? Znaczy dla nas to jest to pasja i ktokolwiek przyjdzie, to uważam, że dużo osób zakłada od razu, że nie potrafi tańczyć. Wcale tak nie jest. Każdy, uważam, wystarczy kilka jakichś kroków podstawowych, kilka spotkań z nami, czy jakikolwiek kurs użytkowy, czy tak samo, czy pierwszy taniec, to każdy wypadnie dobrze. Nie ma tak, dlatego najważniejsze to jest odwaga i przyjście na pierwsze zajęcia. I jak przyjdą na pierwsze zajęcia, to od razu poczują, że taniec nie jest takim straszną rzeczą.
Co macie wyjątkowego w swojej ofercie, co możecie zaproponować Państwu młodym? Nowość jaka jest, to są ciasta pudrowane zamszem, złoto 24-karatowe, gdzie widać tutaj na tych ciastach. Jesteśmy wszystko w stanie tutaj zrobić. Możemy, z każdym indywidualnie podchodzimy do jego wymogów, jakie nam stawiają. A to jest tylko taka skromna oferta, możemy powiedzieć. Mamy bardzo duże wyroby, duży wybór przede wszystkim ciasteczek, tortów. Wszystko, co tylko możliwe, nasi cukiernicy wykonają. Tuż po wejściu do Galerii Sanowa poczułam się jak w jakiejś ekskluzywnej restauracji. Pięknie przystrojone stoły. Okazało się, że całą dekorację wykonała Pani z kwieciarni Flower Fresh. Od jak dawna pracuje Pani w tej branży i czy to jest Pani pasja? Oczywiście. Od 2 lat jestem właścicielką kwieciarni Flower Fresh. Doświadczenie mam troszeczkę dłużej, gdyż pracowałam wcześniej w innych kwieciarniach. I jak Pani wspomniała o tej dekoracji, skrzyknęłyśmy się z dziewczynami, żeby to nie wyglądało na zasadzie każdy swoje stoisko, tylko po prostu zgrałyśmy się, żeby to wyglądało jak jeden cały element. Czyli restauracja przygotowała swoje stoły, nakrycia, a ja zaaranżowałam wszystkie dekoracje, kwiaty, świeczniki i wszystkie takie detale, żeby ten stół upiększyć jak najbardziej. Dzisiejsze targi, czy tak wyglądają stoły przystrojone na wesela w Waszej restauracji? Tak wyglądają stoły właśnie, dokładnie to nie jest. To jest tylko wystawione tutaj, ale to samo mamy w sali, no plus dekoracja każda inna, co klient sobie zażyczy. Co proponujecie parze młodych? Co macie w sobie wyjątkowego, co przyciąga młodych ludzi właśnie do Was? Panią atmosferę i bogate menu. Proponujemy to Państwu młodym wedle życzenia. Jeżeli sobie życzą, są okrągłe stoły. Jeżeli chcą proste, mają proste. Pokaz, ogromne zainteresowanie sukniami ślubnymi. Jak wrażenia? Tak, wrażenia są niesamowite. Jest bardzo dużo klientek, które dopytują o każdy szczególik, czekają na pokaz. Pokaz będzie przedstawiał, jaka moda jest na rok 2015. Chcieliśmy, żeby w tym pokazie każdy szczególik sukni pokazać. Jak ta suknia porusza się w niej kobieta, czy są one wygodne, mimo tych swoich wszystkich szerokości. I uważam, że na tym pokazie jak najbardziej to wszystko będzie widoczne, pokazane. Dziewczynom suknie się bardzo podobają. W tym roku sukieneczki są bardzo kobiece, a zarazem bardzo eleganckie. Jesteśmy w stanie przygotować dla każdej dziewczyny indywidualne zamówienie, tak żeby ta suknia pięknie na niej leżała, żeby podkreślić to, co ma najpiękniejszego w sobie, ewentualnie jakieś mankamenty po prostu zakryć. Wydobyć to piękno z dziewczyny. Zapraszamy wszystkie panny młode do naszego salonu. Angela, ponieważ nie jesteśmy tutaj na targach, w stanie wszystkich całego naszego asortymentu przedstawić i pokazać to, co w naszej ofercie mamy. Znam asortyment salonu Angela, wiem, jakie suknie tam się znajdują i bardzo ważne jest to, żeby umieć dobrać obuwie, w tej chwili na przykład do dodatków, czyli do upięć, które mamy we włosach i do bukietów. Dzisiaj odchodzi się od takiego tradycyjnego modelu, gdzie panna moda jest totalnie na biało, łącznie z obuwiem. Często dobiera pantofelki kolorem właśnie do kwiatów, do wstążki, którą ma przy sukience. Dzięki temu, że my współpracujemy na stałe, znamy nawzajem swoje możliwości, swój asortyment, jesteśmy w stanie kolorystycznie zgrać to tak, by tworzyło piękną całość.
ponieważ Angelika, czyli właścicielka salonu sukien ślubnych, ma w swojej ofercie garnitury męskie. Ja mam w ofercie obuwie męskie, zawsze stawiam na klasykę. Panowie będą się czuli dobrze i swobodnie, wiedząc o tym, że idąc do Angeliki, mogą od razu później przyjść do mnie i uzupełnimy całość tak, by to grało. Targi ślubne stały się bardzo modną teraz imprezą, są organizowane w różnych galeriach, w różnych miejscach, w związku z czym dlaczego tego nie zrobić u nas w galerii. Chcieliśmy ponadto wypromować rodzime firmy tutaj z Przemyśla, z okolic. Mamy również piękny pokaz sukien ślubnych, sukien wieczorowych, salonu Igar, salonu Angela. W Galerii Sanowej jest bardzo dużo miejsca, każdy wystawca ma swoją własną przestrzeń, nikt nikomu nie przeszkadza. Klienci spokojnie mogą podejść do każdego wystawcy, wybrać co potrzebują, zapytać, porozmawiać. Restauracje przygotowały mini poczęstunki, klienci mogą spróbować, czy rzeczywiście warto wynająć daną restaurację na swoje wesele. Jest dużo par narzeczonych, którzy rzeczywiście chodzą z ulotkami tych firm, czyli widać, że targi te były potrzebne.
proponuje młodym ludziom, żeby ten dzień był wyjątkowy? No właśnie, proszę Państwa, każdy z nas by chciał, żeby ten jedyny niepowtarzalny dzień w naszym życiu, kiedy zawieramy związek małżeński, był inny, niepowtarzalny. I właśnie nasza firma jest od tego, aby urozmaicać, upiększać ten dzień. Reprezentujemy pokazy sztucznych ogni w kilku różnych wersjach, uzależnione to jest od możliwości i potrzeb klienta. Dostosowujemy to do różnych wymogów, jakie narzuca klient. Mamy pokazy takie stricte na niebie, takie jak na Sylwestra, jak na innych uroczystościach, lub też takie pokazy bardziej zawężone pod kątem weselnym, czyli rozkładane dywany, płonące serce, fontanny w koło, puszczane gołębie w niebo, lampiony szczęścia z życzeniami. Myślę, że w dniu dzisiejszym jest to taki akcent, który niejako podnosi rangę i myślę, że coraz częściej korzystamy z tego typu usług. Dlatego też zapraszam do współpracy.